Zapraszamy na kolejny mecz. Tym razem Chainsaw z Piły versus WSS Grey z Warszawy. Zróbcie hałas! Możecie. My już wracamy do Państwa. I za chwilę kolejny mecz. Zawodnicy już pojawili się na arenie. Jakieś ostatnie ustalenia z sędzią. Piąteczki. No to będą weterani Chainsaw i WSS. Chainsaw Airsoft. Barty Kowal, Zwierzak, Błażej, Dzik, Szymi i Grosiu. No, musimy się teraz skupić na czytaniu, żeby nie było znowu coś się przejęzyczymy. WSS Grey. Szyman, Miedza, Losza, Tuchol, Pacek, Beatles i Borys. A, trzeba jeszcze sprawdzić, czy by przypadkiem. Takie chronowanie jednak. Sędziowie czuwają. Chłopaki z Chainsaw ostatnio ładnie pokazały klasę. No to jest team, nie w kaszę dmuchał, nie będzie łatwo. Ale WSS, no też bardzo doświadczeni. No, dokładnie. To bardziej mają trenera, prawda? Zgadza się. Już. Takiego, no trenera. Także na poważnie podchodzą do tematu. Ale odstają te magazynki. No i coś tutaj. Czyżby coś ze sprzętem? Ktoś ma za dużo dżuli może? Główny sędzia przyszedł podjąć decyzję. Ale skąd miałby takie informacje? Czy to tak po prostu wyrywkowo? Wyrywkowo, zaraz tak, się dowiemy. Uznaję, że właśnie wyrywkowo będą sprawdzać graczy. Że nie ma jakiegoś konkretnego powodu. No bardzo, bardzo istotne jest to podejście do tego, żeby wszyscy mieli taką samą prędkość lotową, żeby nikt nie wykorzystywał jakichś sztuczek. Sztuczek, tak. Niby dalszy zasięg. Kulka poleci szybciej, zaboli bardziej. Przy adrenalinie czasem można nie poczuć, że się dostała, bo w sensie sprzęt nie usłyszy się, jest bardzo głośno na arenie, wszyscy krzyczą. Maski zasłaniają dość sporo twarzy. Dodatkowo często właśnie tak tutaj na ujęciu widać plecaczki, okay. No jak się dostanie w plecaczek, nie za bardzo to czuć. No ale też na czasem ktoś może coś próbować ściemnić i po to są sędziowie. Jest. To jest właśnie budowanie zespołu. Za takie rzeczy niektóre firmy płacą. A WSS chyba szukają sponsorów, prawda? Kto nie szuka? I już są w blokach startowych. No to będzie się działo. WSS Grey kontra Chainsaw. Czyli tutaj prawdopodobnie w Chainsawach dwie osoby pobiegną od razu szybko do przodu. Ale WSS też się przygotowują. Paczek tak, już tam tak, czeka. Już widać, kto w którą stronę wystartuje, a kto będzie krył. Zaczęli. Yeah. O, popatrz. Przeskoczyli. Oj, sędzia już tutaj ściąga. To jest właśnie to. Sędzia właśnie jest potrzebny do takich rzeczy, żeby ściągnąć zawodnika, który nie może nie wiedzieć, że dostał. Piły, zbunkrowali się. Fajnie cię. Te tłumiki błyskają, naprawdę. To są te, które mają jeszcze opcję właśnie stymulowania płomienia z luchy. No wszystko na żółto.
Gdyby to była replika na Gringas, to już w ogóle wyglądałby kozacko. Albo trochę przekazowane CO2. O, jest kolimator. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, także niektórzy używają. Widać tą szybkostrzelność. Chainsaw powoli podchodzą, ale jednak, no, jak widać, nie jest łatwo, bo te przeszkody są bardzo niskie. Kolejna piła została. Jednak WSS. WSS chyba jeszcze zostało im trzech. Tutaj też widzę trzech. Trzech, tak. No i tak się mają lepsze ułożenie. Jeden gracz tam po prawej stronie widzieli przed chwilą. Próbowali jedni i drudzy wejść do przodu, ale się nie udało. Może chcieli skopiować akcję Jaszczonków. No i tak teraz będą sobie pykać. Czyli mamy... Została ostatnia piła. Ostatnia osoba. Gracz z numerem 9. Któż to jest? Czy postawił wszystko na jedną kartę i potem spróbuje podbiec? Bywały takie akcje, że jedna osoba odpaliła kilka, także jeszcze dużo rzeczy może się zdarzyć. No, Kowal może dać radę. Ale chłopaki atakują. Czy spróbują flagę, czy od razu będą chcieli odpalić Kowala? Jest środek, jest flaga. Mają flagę. No ciężkie zadanie teraz ma. I dostał. No, czyli mamy WSS. Koniec. WSS zwycięża tą. Ale przez to, że właśnie zawodnicy raz schodzą z namiotów, gracze nie mają tej pewności, że to jest koniec. Tak, tylko właśnie jeszcze. I teraz właśnie sędziowie dopiero ogłosili. Na wcześniejszych zawodach zawodnicy, którzy dostali, schodzili pod ścianę, nie można było jednym rzutem oka sprawdzić, czy ilu tam jeszcze ich mogło zostać. Natomiast teraz to nie wiadomo. Z tego, co sędziowie mówili, została taka decyzja podjęta, bo gracze mieli jakieś okrzyki na zasadzie do przodu, czy dobrze wam idzie, to znaczy, że nie wiem, został przed jeden gracz z przeciwnej drużyny i tak dalej. No. Także w ogóle jest zakaz krzyczenia, zakaz jakichkolwiek ruchów dłoni, bo jak dosłownie jakiś szyfr. Może tupać będą odpowiednio głośno w jakiś sposób. Albo schodząc strzelić trzy razy pod tam. Puk. No dobra, to była dosyć taka wyrównana. Takie wystrzeliwanie się, mniej speedsoftowo, no ale WSS-om się udało. O, jakieś WSS-y w chestach. Chyba coś tutaj pękło. Nie, on się chyba wentyluje po prostu. Taki mały cześcik i już mu gorąco? To chyba emocje. No jakby nie patrzył, on bardzo mocno zraszował do przodu. No tutaj kapitan. Szybka zmiana taktyki. Ale nie powiesz, wyglądają kozacko. Tak. To jest... Robią robotę. No ale inni zawodnicy też całkiem fajne, jak koszulki, leginsy, spodnie. I wyglądają legit, tak? Tak, no ale to ktoś, kto na przykład jest leśnym dziadkiem, czy lubi militarny airsoft, no to tak patrzy na to często z śmieszkiem. Natomiast no to po prostu jest wygodne. Tutaj, jeżeli trzeba być bardzo nisko i te pozycje zmieniać, to gdyby to były wojskowe spodnie, szczególnie jakieś brezenty stare polskie, no to nie jest tak fajnie. Będzie ograniczać ruchy. No ale jak widzieliśmy, arena pozwala na robienie wślizgów, dość nawet mocnych, tak powiedział. Mimo, że to guma, no ale to dlatego też właśnie przydają się właśnie takie materiały. Widzimy trytytki. No to jest, świat, nieodłączny element airsoftu. Świat tego się po prostu składa, gdyby nie trytytka, taśma klejąca, super glue i drut oczywiście, to wszystko by się rozsypało. Weź mnie tam zapnij. Ale zawsze chyba może rzucać tym magazynkiem, jak coś tak odrzuci go i będzie bieg totalnie na lekko. Co myślisz, że rzuca magazynki w różne części pola i tam będzie bieg do tych magazynków? Jest jakiś plan. Takie dłuższe przerwy potrafią czasem nieco wyhamować. Ale też dadzą mi też chwilę oddechu, bo naprawdę musi z nich nieźle lać spod tych masek i już się przygotowywać. Na dworze jest dość chłodno, ale hala jest ciepła w środku. MP7. To rzadko spotykane. I zaraz zaczynają. No,
coś tam. Jeszcze jakieś tutaj rotacje, ktoś biegnie. Okej. Poszli. Jest. Chainsaw kontra WSS Grey. Druga runda. Chainsaw jest znowu bardziej z przodu. Ale teraz, teraz bardzo mocno wyskoczył. Udało mu się. Ale WSS bardzo defensywnie. No wcześniej im się to udało. Może są spróbować drugi raz. Ale ktoś próbuje wychylić, czy będzie próbował przeskakiwać tak niepewnie? Jak teraz tam wskoczy, to dostaje dzisiaj nagrodę kozaka tego dnia. Chyba się podczołga. Jest! No, zrobił to! Udało się. No. Piękna akcja, pięknie. Akcja, odważnie. I teraz chyba tam będzie musiał rzucać przez dłuższy czas, bo ciężko będzie stamtąd się wydostać. Czyli de facto teraz Chainsawy bardziej defensywnie muszą zagrać i... Punkciki lecą dla nich. 13, 14, 15. No i dostał. Czyli go, ale... Ale osiągnął to. Tak, swoje zrobił. Swoje zrobił. I kolejny Chainsaw do przodu, ale WSS też napiera. Są blisko tej właśnie środkowej flagi. Ciekawe, że częściej ona jest włączana niż te, które de facto są bliżej. Bardziej, i bardziej tak. Osłonięte by się wydawało. Ale właśnie myślę to, że wszyscy gracze skupiają lewa, prawa strona, a ten środek zostaje niekryty. I właśnie przejmują flagę. O, jest mocny tak, jest, mamy to przejęcie. Jeden gracz z Chainsaw właśnie dostał i jeden gracz z WSS. Czyli chyba jakiś trading tam był. Punktowo, jak to mamy? Chainsaw 54, 12 punktów WSS Grey. WSS-ów jest więcej w tym momencie na polu aktywnych. Ale jeżeli będziemy mieć grę na punkty, nie ma to znaczenia. Wystarczy przetrwać z jednym zawodnikiem. I proszę, jest flaga druga. Więc teraz WSS Grey może dogonić punktowo. Myślę, że bez problemu. Mają półtora minuty. Tak, wystarczająco dużo czasu na to. Więc piły muszą teraz przycisnąć. Ale blisko końca lufy trzyma tę replikę. Oj, coś tutaj jest, jakaś chyba awaria. Powoli, powoli, niziutko, ale napierają. Czyli prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze jeden meczyk. Chyba będzie. Ale Chainsaw też poleciało. Piękny raszyk. Oj, ale... Ale nie udało się. Ale sędzia ale... chyba go ściągnie. Wszyscy skupili się na nim, a on właśnie Farek pięknie podbiegł do przodu. Dostał. Zdejmie jeszcze jednego. Oj. I chyba koniec mamy. To chyba byłoby na tyle. Tak. O, coś tutaj guzik nie guzikuje. Myślę, że nie trafił. Nie, świeci się. Świeci. Nie, Ale cały czas się świecił na czerwono. Bo nie przejęli czyli flagi, tak. On chciał przejąć chyba ją jeszcze raz. Twoją flagę jeszcze raz. No cóż, wiesz. Nigdy za dużo wciskania guzików. Ale zobacz, tym razem jakby guzik jest ustawiony w tej stronie, grasz. Wstawaj, gościu, idziemy. Jeszcze jedna runda. No i to jest to, że nie ma uzupełniania kulek. Więc trzeba... dobrze rozplanować to, ile się strzela, jak się gra. Musimy koniecznie blachę wypytać, co to jest za zielona replika. Bo to jest bardzo, wszystko bardzo ciekawy mod. O, trzeba poprawić przeszkody. No i co, przed nami trzecia runda. Przepraszam, poprawka. WSS wygrali przez wybicie, więc jest 2-0. Takie rzeczy. No, trzeba wprowadzić jakieś zamieszanie. Nie można trzeba, wszystkiego pewnie. Czyli zaraz pewnie oddamy głos Blasze bądź Ewie, która będzie rozmawiać z zawodnikami po meczu. To jeśli nas tam słychać, to prosimy o dopytanie o tą zieloną replikę, bo ja się bardzo, bardzo jestem ciekaw. I już mamy Ewę. Z zawodnikami. Dobra. Słychać. I od... Słucham. Syny marnotrawne. Przed chwilą uciekli i nie chcieli wywiadu prowadzić. Chłopaki, cieszycie się, że w losowaniu wypadło na HMB? Tak. Lubimy się z chłopakami z HMB. Lubimy się z nimi strzelać. Każdy turniej gramy na siebie, także... Lubimy to. A zaszły jakieś zmiany w waszym składzie?
Nie, żadne. Nikogo, żadnego nowego zawodnika? No, no mamy same nowe osoby, praktycznie ja jestem i Pacek ze Stena. Mamy sporo nowych osób, robimy sobie, testujemy sobie, sprawdzamy, gramy sobie z chłopakami, chłopaki grają z nami, trenują. Także co do zmian, no mamy dużo zmian, dużo zmian. Zmieniliśmy praktycznie oba składy po to, żeby mieszać się teraz z zawodnikami, żeby zawodnicy byli bardziej flexi i nie grali ograne składy, tylko żeby je miksować i zobaczyć na arenie, jak sobie radzą. I dużo trenowaliście w tych składach? Ile trenowaliśmy? To wol powiedz coś. Miesiąc. Cztery treningi jakoś, no to tak naprawdę. Miesiąc, więc no... Bliżej mikrofonu. Cztery treningi tak przed naprawdę. Samymi zawodami? Tak, no. A jak wam się podoba arena? No spodziewałem się, na pierwszy rzut oka bałem się. Ale jak się już na tym gra, to jest no jak zwykle inaczej. Nie jest za nisko? Nie, właśnie moim zdaniem to super sprawa jest. Wymusza jakby grę. Aha, a co ze ślizgami? No ciężko się ślizgać. No ciężko, trochę... ja kolano już starłem i trochę przytarłem ten, na kolannik już widać dziura. O. Ciężkie ślizgi, a nówka sztuka, brand new. Szukamy sponsora na kolanników dla Szymana. Tak, szukamy. Tak. Także zgłaszajcie się na Instagramie. Szyman WSS, będzie do grady. Jakieś zaskoczenia, chłopaki, z tego meczu? Byliśmy przygotowani na bardzo trudny mecz, no i taki hit się okazał. Był trudny. Przygotowana też i druga ekipa z Piły, no znamy się nie od dzisiaj, więc wiemy, że z nimi zawsze jest masakra.